Jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatu dzisiejszego meczu, chociaż na pewno wiemy, że najważniejszy mecz ze Skrą to dopiero musi przyjść za 4 dni, czyli okej, na pewno nie będziemy lekceważyć przeciwnika, który przyjdzie grać u nas. A poza tym nic, przynajmniej na dzisiaj wieczorem cieszmy się z wyniku. Gratulacje dla Michała i jego zespołu. Cóż mogę powiedzieć? My dzisiaj się nie cieszymy. Dziękuję. Thanks for the congratulation. For sure, for us today will be one was and is one very important game because our focus is try to arrive very high in the ranking for the playoff and we know before that for try to fight for the second place or the third place. We mustn't want here in Belkatov, and one here is not easy because the Belkatov is one team that have one important story, but not only about the past, but also in the present, because they have a lot of players that can change the game in every situation, in every times. So I think that for us was very important the reaction that we had in the last set when we were down 16-19, because in the beginning. We had two, three easy balls for did some important break point and probably in this situation we lose one very big chance. But then we was very good because we started immediately and we coming back in one very difficult set and for sure also game. Przede wszystkim gratulacje dla Lorenzo, dla zespołu z Jastrzębia za zwycięstwo i za dobrą grę. Co do komentarza, no niestety popełniliśmy dzisiaj bardzo dużo błędów prostych, kardynalnych błędów, gdzie oddawaliśmy piłkę po nie najtrudniejszych zagraniach przeciwnika. Ten mecz, gdyby wyciąć te wszystkie błędy, myślę, że no pokazałby nas z lepszej strony niż na przykład ten ostatni mecz, w którym było 3-2, bo tak patrząc na liczby i na skuteczność naszą w poszczególnych elementach, tak by to wyglądało. Niestety ten obraz, tak jak powiedziałem, bardzo, bardzo kaleczy, duża ilość prostych błędów, niewymuszonych. Nie chcę tutaj w tej chwili ich wymieniać, bo to nie o to chodzi. My musimy po prostu nad tym pracować, żeby to wyeliminować. Z drugiej strony, no myślę, że też drużyna z Jastrzębia walczyła, pokazała charakter i zdecydowanie to zwycięstwo im się dzisiaj należało.